Dzień dobry, nazywam się Jacek Szymański, jestem byłym funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Na dzisiejszych zajęciach opowiemy sobie troszeczkę o wężach pożarniczych. Przypomnę tylko, że w naszych szkołach Feniks prowadzone są również zajęcia z edukacji pożarniczej. Proszę pamiętać o tym, że straże pożarne poza państwowymi, ochotniczymi i zawodowymi strażami pożarnymi występują również w strukturach wojskowych. Jednym z rodzajów straży pożarnej jest także Wojskowa Straż Pożarna. Bez względu na to, czy są to jednostki ochotnicze, państwowe czy wojskowe straży pożarnej, w każdych jednostkach wykorzystujemy węże. O tych wężach będziemy sobie mówić na innych zajęciach, rodzajach, wielkościach tych węży. Dzisiaj króciutko, tylko dla przypomnienia. Węże służą do zasysania wody, ewentualnie do podawania tej wody na odległości. Czyli są to na przykład węże tłoczne, takie jakie mamy dzisiaj tutaj na zajęciach. Te węże tłoczne możemy używać na kilka sposobów. Między innymi ważnym elementem szkolenia, albo pierwszym elementem szkolenia strażaka, który przychodzi do pracy, jest umiejętność, nauczenie takiego strażaka rozwijania i zwijania węży. Kilka sposobów, w jaki możemy zwinąć te węże. Najbardziej popularny i najczęściej spotykany to jest zwinięcie węża w krąg podwójny. Czyli tutaj mamy dwie końcówki. Zazwyczaj zwijamy tak węże, które są często używane do gaszenia pożarów i te o małych średnicach. Te węże, proszę pamiętać o tym, że są zunifikowane, czyli każdy wąż ma odpowiednią końcówkę, można je bardzo ładnie połączyć z innymi elementami. Tak jak w wojsku mamy kaliber, tak jeżeli chodzi o węże, możemy tutaj mówić o średnicach węży 52, 75 i 110. To są najczęściej spotykane. Jak mówiłem, zwinięcie węża w krąg podwójny dotyczy tych węży dosyć cienkich o małych średnicach. Te węże, które posiadają większą średnicę, zwijane są zazwyczaj w krąg pojedynczy. Tak jak tutaj widać, końcówka jedna znajduje się w środku. Problemem jest to, że nie można ich połączyć od razu, czyli trzeba rozwinąć cały wąż, żeby podłączyć obie końcówki razem. Inny sposób zwijania węży, stosowany bardzo często na zachodzie, albo to, co możecie zobaczyć na filmach amerykańskich, to jest zwinięcie węża w harmonijkę. Niektóre pojazdy pożarnicze, albo po to, żeby ułatwić korzystanie z takich węży, zwinięte są w harmonijkę. Bardzo łatwy sposób, bo można je od razu łączyć i wyciągać z samochodu po to, żeby prowadzić działania dalej. Trzeci sposób zwijania pokażemy sobie podczas prowadzenia działań. Rozwijanie węży. Rozwijanie węży z podwójnych kręgów, czyli to, co najczęściej spotykamy w straży pożarnej. Węże zazwyczaj schowane są w skrytkach, ewentualnie w noszakach. Bierzemy prawą ręką do siebie z wykrokiem i turlamy. Generalnie wąż jest rozwinięty. Co jest zaletą tego węża? Zostają nam dwie końcówki w ręku. Możemy rozwinąć w tym czasie drugi wąż. Zrobić dalej. Bez podchodzenia do pożaru rozwijamy drugi wąż. Zostają nam te końcówki. Jak widać, możemy połączyć. Linia wężowa wtedy już będzie dwa razy dłuższa. Jeden z elementów. Podłączamy do rozdzielacza lub końcówki pompy. Podłączamy prądownicę. I w ten sposób możemy prowadzić działania na bardzo dużą odległość. W tym przypadku około 40 metrów od samochodu. Tak to funkcjonuje. Bez podchodzenia, bez angażowania się w strefę niebezpieczną. W ten sposób możemy prowadzić działania. Ewentualnie przestawiać się z całą linią gaśniczą. Tak wygląda rozwijanie węży. Jeden ze sposobów zwijania również w przypadkach, kiedy sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia i trzeba bardzo szybko przestawić linię wężową. Odpinamy wąż i robimy to w sposób alarmowy, czyli zwijamy węże w ósemkę. W ten sposób. Odpinamy po to, żeby nie tracić czasu. Niektórzy twierdzą, że jest to wadą, dlatego że takiego węża wąż taki może się poplątać. Jeżeli zrobimy to w bardzo doskonały sposób albo w bardzo dobry, nie pomyli mi się, to taki wąż po przerzuceniu, po zabraniu końcówki można znów rozwinąć. Proszę zwrócić uwagę, że ten wąż tam się nie plącze, więc możemy prowadzić dalsze działania w zupełnie innym kierunku. Dobrze. Samo składanie węży i przygotowanie ich do działań jest również czasochłonne, więc tutaj, jeżeli chodzi o prędkość działania, sukces, jeżeli chodzi o szybkie zadziałanie,
przez dobre zwinięcie węża i wcześniejsze przygotowanie go do tych działań. W tym przypadku zwijanie węża w harmonijkę, jeden ze sposobów taktyki działań na zachodzie, bardzo często i również spotykany u nas w kraju, wiele samochodów albo wielu strażaków po to, żeby ułatwić sobie działania, zwija węże i przechowuje je już w samochodach, chociażby w taką harmonijkę, zamiast przechowywania ich w kręgach. Oczywiście jest to uzależnione od miejsca w samochodzie, ilości węży i częstotliwości albo rodzajów zdarzeń, z jakimi spotykają się strażacy. Podwójny. Wąż składamy na pół, nierówne odległości. Zaczynamy od małego kółeczka, później, żeby było nam wygodniej, zwijamy go w krąg pojedynczy. Oczywiście musimy regulować sobie tutaj długość. Niestety to jest błąd, w szkole uczono nas, że podczas zwijania węża nie możemy pociągać koron, czyli każde zadzwonienie korony węża jest traktowane jako błąd, aczkolwiek w warunkach pożarowych naprawdę nie ma to znaczenia i wpływu na to, czy pożar został zgaszony. Tak jak mówię, zwijanie węża w krąg podwójny jest bardzo czasochłonne i podczas działań, kiedy potrzebna jest szybkość zmiana stanowiska, lepiej wykonywać te czynności w sposób alarmowy. Czyli bardzo szybkie zwinięcie węża. Ten wąż jest dosyć dużej średnicy, dlatego można go jeszcze zwinąć w krąg podwójny. Natomiast węże o średnicach 110-150 mm, wtedy zwijamy je w krąg pojedynczy i one są rozwijane w zupełnie inny sposób albo łączone są w samochodzie zupełnie inaczej. Za chwilę pokażemy to na przykładzie węży W52. Po to, żeby wąż nie był luźny, żeby się nie rozlatywał albo żeby zmniejszyć jego średnicę, można go jeszcze poprawić, dociągnąć po to, żeby był sztywny. Taki wąż łatwiej później jest obsługiwać, łatwiej jest go wyrzucić z samochodu, łatwiej się rozwija, łatwiej funkcjonuje, łatwiej się prezentuje. Kolejny sposób rozwijania węży. Mówiłem o zwinięciu węży w harmonijkę. To, co stosowane jest na zachodzie. Jest to zwinięcie, uważam, że ma bardzo wiele zalet. Dlatego, że wąż złożony w taką harmonijkę jest już przygotowany do działania. Włączymy tylko końcówki. Mamy wąż połączony. Podłączamy do pompy, ewentualnie rozdzielacza. Prądownica, proszę nie mylić z sikawką. Podłączamy przy samochodzie bez wchodzenia w strefę niebezpieczną. Mamy wąż gotowy do działań. Proszę zobaczyć, on się nie poplącze, nie może się nie rozwinąć. Takiego węża jestem gotowy do działań. Przyjmuję pozycję gaśniczą, tak jak w pozycjach strzeleckich, albo leżąca, albo klęcząca, albo stojąca, w zależności od warunków pożarowych. Dziękuję, jeżeli chodzi o rozkładanie węży, zwijanie węży, to wszystko na dzisiaj.